Muchy się poplątały temu kitku. Zobaczcie, jaka zimowa aura za oknem. No nic, tylko spać. Dzień dobry. Wybieramy się właśnie na jarmark świąteczny do Katowic i zabieram Was ze sobą, więc chodźcie. Co pięknego, co świątecznego, co cynamonowo-imbirowo-pierniczkowego zobaczymy? Chodźcie, to sprawdzimy. Mi się pokaż, Pyścia. Co? On Cię nie widzi. Idź. Idźmy. Stepciu. A gdzie copier będzie lepszy? No chyba ja tam, żeby to był tam nie było. Dzień próbować. No czekaj, na którym my jesteśmy pierwsze teraz? Minus jeden to jeszcze też. Tak? Pomachaj. Prowadź szopciu do jarmarku. O, sepie. No, no. Będziemy tu do tych słodyczków. Ponieważ wybieramy się na święta, na Azory, a ja swoją ulubioną bluzę niestety, ale wyprałam w zbyt wysokiej temperaturze, no to trzeba kupić nową, no bo wiecie jak to jest. Trzeba dobrze wyglądać, jak będę dla Was coś nagrywać, no nie? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. A teraz wybieram się do M1, ponieważ chcę zajrzeć do Contigo. Słuchajcie, patrzcie jakie brokatowy cień kupiłam. Od dłuższego czasu mówię, że wśród naturalnych marek nie mogę znaleźć takiego mega fest brokatowego cienia. Więc kupiłam nienaturalny, ale może zainspiruję jakiegoś producenta naturalnych kosmetyków, żeby coś takiego migoczącego stworzyli, więc dajcie znać, czy zrobić Wam makijaż z użyciem takich diamencików.
Jak tam pomiary ciśnienia? Zaraz sprawdzimy. Będę taką propagadorką po prostu mierzenia sobie ciśnienia, ale wiecie jak jest. W pewnym wieku trzeba, albo przynajmniej warto wiedzieć. O, dziś mam wysokie 103/69, bo moje drogie, zazwyczaj moje ciśnienie oscyluje tak plus minus około 90/60, nie? Idealne wymiary. Powinnam się po prostu udać na jakiś turnus rehabilitacyjno-sanatoryjny i zostałabym z takimi pomiarami Miss Lądka Zdroju. Albo coś w ten deseń. Nie? Dobrze jest. Fajnie jest. Dobra. 103/69. 103/69. No, powiem Wam tak. Dziś mam wyjątkowo wysokie. Najwyższe, jak do tej pory mierzyłam. Szaleństwo. Jeżeli oglądacie mnie przynajmniej od kilkunastu tygodni, to pewnie zorientowałyście się, że mocno eksperymentuję z kwasami. No i z kwasami trzeba pamiętać o ostrożności, pewnego rodzaju wyważeniu sobie tej pielęgnacji. Dlatego dzisiaj robię sobie innego rodzaju peeling. Jest to peeling Slavia enzymatyczny, ponieważ no ostatnio używałam sobie tych kwasów i ogólnie wszystko jest ok, takich w ogóle mocniejszych. Używam 20% kwasu migdałowego, zresztą tu gdzieś Wam podlinkuję na górze, będziecie sobie mogły zobaczyć właśnie jak używałam tego peelingu, takiego coś a la gabinetówka, ale do domowego użytku i ogólnie był super, ale rzeczywiście to jest całkiem mocny kwas, jak na taki kwas do domowego użytku. Nic mnie nie podrażniło, nic się nie uszczyło, skóra nie była czerwona, to muszę powiedzieć szczerze i oddać temu kosmetykowi, ale jednak w ciągu ostatniego tygodnia czułam, że ta skóra jest taka bardziej wrażliwa na wpływ czynników zewnętrznych, zwłaszcza też, że właśnie więcej zimy już jest, więcej chłodu, więc postanowiłam, że robię sobie może nie jakąś wielką przerwę, ale zdecydowanie w tym momencie moja skóra potrzebuje czegoś delikatniejszego. I o co tutaj też chodzi? Bo z kwasami bardzo istotna jest pewnego rodzaju finezja. Wiecie, że co jak co, ale ja prowadzę pewnego rodzaju reżim kosmetyczny. Po prostu co do joty, odpowiednie stężenia substancji aktywnych, odpowiednie składy, odpowiednie składniki. Rano, wieczorem pielęgnacja w odpowiednich etapach. Nie ma żadnego, że mi się nie chce robić demakijażu, że ja zapominam o filtrze. Wiem, że niektóre osoby się być może z tego nabijają, że po co nakładać filtr, jak się siedzi w domu. Nie ma bata ni huhu. I to też staram się Wam przedstawiać, że taka pielęgnacja systematyczna to jest chwila dla siebie, to jest dbanie o siebie, to jest dbanie o największy organ naszego ciała, jakim jest skóra. I zachęcam do tego, żeby jednak pamiętać, że każdy kosmetyk w pielęgnacji ma swoje miejsce. Ale kwasy to jest jeden, jedyny wyjątek, kiedy ja Wam nie przypominam tak bardzo restrykcyjnie o tej systematyczności, czyli na przykład raz w tygodniu peeling kwasowy, takie stężenie, bo kwasy są mega indywidualne i to nie tylko w kontekście jaki rodzaj kwasu akurat do naszej skóry, ale też jak nasza skóra w danym momencie na ten kwas reaguje. Dlatego akurat dzisiaj przychodzę z peelingiem enzymatycznym Slavia. On tutaj ma dodatek enzymów, natomiast on ma też dodatek wierzby purpurowej, która jest bogata w salicylany.
Więc jakby w całym ekstrakcie jest również tutaj dodatek kwasu salicylowego, więc jest to świetna kontynuacja kuracji kwasowej, ale jednocześnie ten peeling nie ma takiej mocy kwasu, który jest czysty, który jest po prostu wyekstrahowany z ekstraktu, czysty surowiec w odpowiednim stężeniu, dodany do kosmetyku tak, że ma działać, na przykład, nie wiem, tak, kwas salicylowy bywa czasami stosowany w stężeniach do twarzy, zazwyczaj od 1 do 10%, 10% to tak bardziej w tych profesjonalnych, bywają nawet i o wyższych stężeniach. Chyba maksymalny, z jakim się spotkałam, to był chyba nawet 50 albo 70% kwasu salicylowego, ale ogólnie wiecie, w ekstrakcie to jest znacznie delikatniejsze działanie, znacznie niższe stężenie, jednak żeby przypominać tej skórze, że jest ta kuracja kwasem, ale żeby nie robić czegoś, co spowoduje, że ta skóra wciąż może być taka troszkę bardziej delikatna na wpływ czynników zewnętrznych, no to właśnie teraz robię sobie w tym tygodniu kurację peelingiem slawia, enzymatycznym. I jeżeli chodzi o ten peeling slawia, ja go bardzo doceniam za to, że on ma dodatek w sobie bisabololu, więc działa łagodząco, skóra mi się po nim nie czerwieni. Także ogólnie bardzo fajna opcja, taka uzupełniająca, albo typowo dla skór, które są delikatne, wrażliwe, które nie potrzebują kwasowego, mocnego złuszczania i to właśnie pragnę Wam jeszcze raz przypomnieć, przedstawić, że jest bardzo istotne, by kwasów nie nadużywać. I ktoś mógłby powiedzieć, Aga, masz naruszoną barierę hydrolipidową. Żadna influencerka Wam tego nie powie, a każdy dobry kosmetolog Wam powie, że jest różnica między barierą hydrolipidową a naskórkową. I właśnie te wrażliwości po kwasach to jest kwestia zbyt mocno złuszczonego naskórka, kiedy ten naskórek nie jest odpowiednio szczelny i nie spełnia odpowiednio swojej funkcji. I wtedy ta skóra, jednocześnie próbując bronić się przed wpływem czynników zewnętrznych, który jest zwielokrotniony z racji tego, że bariera naskórkowa jest mniejsza, to próbuje wytworzyć więcej sebum. Przetłuszcza się, próbuje sama tworzyć grubszą barierę hydrolipidową, bo nie jest w stanie wytworzyć mocniejszej bariery naskórkowej. Więc to nie jest tożsame, to są całkiem dwie różne bariery i dla odpowiedniego zrozumienia pielęgnacji potrzeb naszej skóry warto jest to rozróżnić i pamiętać, że bariera hydrolipidowa i naskórkowa to są jednak różne bariery, chociaż ich funkcje mają być podobne. Więcej na ten temat macie w osobnym filmie, możecie sprawdzić. A tymczasem, póki ja sobie trzymam ten peeling na twarzy, to chciałam Wam jeszcze opowiedzieć, co to za balsamik sobie przed chwilą stosowałam. To jest balsamik Joanna. To jest krem do ciała o działaniu ujędrniającym. Bo moje drogie, no od kiedy chodzę na ten basen i nagrywam swoje treningi syrenkowe na basenie, no to powiem Wam, nie zawsze Wam to wrzucam tam w internety, ale czasem jak ja machnę tą płetwą, oczywiście przyspieszenie jest, ale ta galareta na udach, Chryste, po prostu jak to się trzęsie. Słuchajcie, jak ktoś myśli, że pływanie odchudza, to niech popatrzy na walenie albo na mnie. To nie zawsze tak jest, nie? Więc powiem Wam, że jak tak czasem machnę tą płetewką, ja się cieszę, że jest przyspieszenie, ale jednocześnie ja czuję, że tam te wszystkie fałdy, ten celulit jak jest podkreślony. Więc dawno nie miałam takiej motywacji do tego, żeby smarować się balsamami ujędrniającymi. No i właśnie teraz, z racji tego, że mocno zapoznaję się z marką Joanna i jak zobaczyłam, że mają balsam ujędrniający, stwierdziłam, no nie, ja to potrzebuję. I abstrahując do tego, że jest świetny, bo rzeczywiście widać, jak celulit znika, jak skóra jest bardziej jędrna, bardziej napięta. Zresztą wrzucę Wam tutaj gdzieś filmik, żebyście mogły zobaczyć, że faktycznie jak się tak pływa, to tak lepiej z tymi nogami, z tymi pośladkami. To jeszcze zboczenie zawodowe osoby, która pracowała z kosmetykami. Konsystencja. Konsystencja bardzo ciekawa, którą rzadko uświadczycie w tych takich mocno już rozwiniętych firmach. To nie jest nic złego, bo każda firma ma jakieś swoje technologie i tak dalej, ale ja wiem, z czego to wynika. Najpierw zobaczcie tą konsystencję. Ciężko będzie ją na kamerze ująć. Jest taka zbita konsystencja, widzicie, jest to takie odżywcze, ale nie jest tłuste. Ale to jest takie piankowe. To jest jak pianeczka. Nie jest taka idealnie gładka masa, tylko taka przyjemna. To jest
jak chmurka w momencie, jak to się rozprowadza. To jest tak przyjemnie mięciutkie, jakbyście się po prostu otulały chmurką, jakąś kołderką. I o co chodzi? Dlaczego mówię, że te takie marki, które już są bardziej uznane, to mają inne konsystencje? Bo tego typu konsystencja jest charakterystyczna w balsamach do ciała, kremach, które po prostu są robione ręcznie, gdzie jeszcze laboratoria nie są tak bardzo duże, gdzie nie ma takich sprzętów, które posiadają możliwość odciągania powietrza, robią podciśnienie, przez co powietrze ucieka z masy podczas mieszania i wtedy jest taka idealna, gładka masa. I to jest bardzo charakterystyczne dla firm, które już są duże, które mają odpowiednie sprzęty i technologie, ale muszę przyznać, że ja bardzo lubię w tych małych, niszowych markach właśnie te piankowe konsystencje. I ja miałam tak na przykład z kremem różanym Make Me Bio. Ja go bardzo lubiłam wiele lat temu. Świetny krem do twarzy, świetny dla skór naczynkowych, świetny dla skór suchych, podtrzymuję. Ale ja miałam fizia na punkcie tej konsystencji, która była pierwotnie. Czyli właśnie kiedy nabierałam tam ten krem, to nawet było widać te bąbelki powietrza, właśnie był taki jakby piankowy. W momencie, kiedy Make Me Bio się rozwinęło, ta fajna konsystencja zanikła. Oczywiście krem działa dokładnie wciąż tak samo, ale już konsystencja jest inna. Prawdopodobnie jak ktoś jest technologiem, no to właśnie mówi, o super, nie jest zapowietrzony kosmetyk, to ta konsystencja taka gładka, fajnie, profesjonalnie, ale przyznam, że jest coś uroczego w tej właśnie piankowej konsystencji, to się po prostu miło nakłada. I co więcej, niektóre firmy, nawet pomimo tego, że mają możliwości tworzenia przy pomocy właśnie tego urządzenia odsysającego, robiącego podciśnienie odpowiednio gładkiej masy, to jednak dla zachowania tej charakterystycznej takiej konsystencji piankowej to robią i tak swoje masełka czy balsamy ręcznie. To jest rzadko spotykane, ale jednak jest. Więc gdybyście próbowały krem do ciała Generujący Yuana, to zwróćcie koniecznie uwagę na tę konsystencję i porównajcie z takimi markami, które już są dużo dłużej na rynku. Że zobaczycie, ta smarowalność to nie jest kwestia tylko i wyłącznie zastosowanych emulgatorów, stabilizatorów, ale właśnie także tej technologii produkcji. Także wiecie, takie zboczenie zawodowe, człowiek na takie rzeczy zwraca uwagę. No, więc Wam powiedziałam, co jak teraz zmywam ładnie peeling i czekam, aż włoski mi wyschną i idę spać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Vlogmasa. I widzimy się niebawem. Do zobaczenia. A, i przede wszystkim, zapomniałabym, przepraszam. Zarówno balsam Yuana, jak i peeling enzymatyczny Slavia znajdziecie w kosmetycznym shopie. Co więcej, jeżeli chodzi o Slavię, to z kodem kosmetologia10 macie 10% rabatu i na stronie producenta, i na kosmetycznym shopie. A Slavia ma wybitnie rzadko promocje. Wybitnie rzadko. Ostatnio mieli na Black Friday i oni nie robią tak często promki, więc jak chcecie te dość drogie jednak kosmetyki znaleźć w dobrej cenie, to wpisujcie kosmetologia 10 na kosmetycznym shopie. Sprawdźcie koniecznie. I żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!